Taka gra. To była srebrna? Była srebrna, taka jak moja, tylko miała halogeny z przodu. Kto ma urodziny? Nie wiem, ktoś w radiu powiedział co tam wszystkiego najlepszego. Także, nie wiem, ktoś ma urodziny, no. Pewnie kolejnego zaskoczyli i złamali, złamał jej mu zęba w nocy pół. Wyjebał jej zęba. Nie, nie wyjebał, bo złamał. Ale zabrać zęba w pół to trzeba mieć szczęście. O, Alonze Donze. Nie lubię tego. Co ci na FM? Nie lubię nawet. Co gdzieś? Od kiedy jeździmy tym autobusem, nie? Nie wiem, czy on nie potrafi obsługiwać radia, czy nie chce, w sumie mam problem z nawiewem. To nie ma radia, jest cisza, po prostu jak jedziemy to jest cisza. Jadę w ciszy do domu i do szkoły. Tak. Ale totalnie. Mi coś wspomniałeś. Co ci wspomniałem, poproszę. Jak jechałem ostatnio autobusem, no, to chłop miał taki głośnik i taki dosyć spory, chujowy, i puszczał radio na cały autobus. Taki chujowy głośnik. Ty, no ale liczą się chęci, nie? Ale to chyba z góry było, że ten... Ty się... Bo autobus na takiej biedzie, że ten radia nie ma. Gipweko nowe. Aha. 18 pewnie, albo 15. Dla mnie to jest w ogóle chore, że w autobusach nie ma radia, tak szczerze mówiąc. Cie, albo inaczej. Z jednej strony rozumiem, że nie puszczają muzyki ani nic, ale z drugiej strony to tak, no... Mogliby, nie? Nie wiem, czy to jest jakiś... Mogliby. Jakiś, że tak powiem, fenomen, czy jakiś styl, że się w autobusie siedzi bez radia, czy co, ale tak... No, cokolwiek mogłoby lecieć, nawet jakaś głupia nuta, totalnie taka, wiesz... Totalnie taki... Też żeby nic nie leciało. Czemu? Nienawidzę takich... topizny piosenek. Nie chodzi o piosenki, mi chodzi po prostu nawet, żeby było coś takiego, jak w samolocie wchodzisz, to zawsze leci jakaś nutka sobie tam przygrywa po cichutku. Coś tego typu nawet by było. Czy jak lądujesz, taki cokolwiek. Babek, taka nutka leci. Tak. Nie no, żeby cokolwiek było, a nie, że siedzisz i jest cisza. Kurwa, gdzieś tym głębaszym się wjebał tam. Że no tak trochę... A, trzeba właśnie teraz kukurydzę siać, trzeba pamiętać o tym. Chciałem z tego pokładać. A co układasz? Palety? A. No, nie wiedziałem, gdzie głębasz mam postawić, nie? Do krów go nie będę wywoził. Tam myślałem, że nawet jakbyśmy kupili tą wiatę, powiedzmy, za to, co pobraliśmy, to byśmy ją postawili, tam by stał na wieży kombajn po prostu tak, jak wiesz, tam nawet był na zdjęciu i głębosz by mógł się stać w środku wtedy. Bo kombajn tam będzie normalny Busy, cały... Busy, z tym będę kładł. Tyle. Hmm? Łaka, łaka, Coś z tym szpargi poustawiam. Dobra, wiem gdzie, wiem gdzie. Tak powiem, wiem gdzie. Tu jest dużo miejsca, to akurat. Nie, spoko. Luzik, że tak powiem. Luzik. Ty, szczerze mówiąc, patrzę na to, że to jest opryskane chyba raz. Pierdolę. Czy może dwa razy? Nie, dwa razy i są chwasty i nie jest zwałowana nic, to jest i tak dobrze, bo mamy z przejazdu 4 tony, nie, no dobra, 3,5 tony powiedzmy. Znaczy z okrążenia całego. Więc tak szczerze, tak na tyle pracy, ile w to włożyliśmy, to i tak jest dobrze, jak dla mnie. Kury to i tak zjedzą całe za chwilę, ale przynajmniej coś jest, nie? Cześć, że wczoraj? Siema, Krygu. Jak się okazało, że nie można tym głęboszem robić, to by się zechciało grać? No, jak ci okazało, że tym głęboszem nie można robić, to ty poszedłeś, a ja wypożyczyłem drugi pług i puściłem dwóch pracowników. I zrobili to w ile? Godzinę, dwa pola? Może trochę dłużej. To jednak można wypożyczonym robić? Tak. Musi być tylko dobry ten sprzęt, że tak powiem, w takim razie się okazuje. Bo normalnie pożyczyłem tego Lemkena i puściłem z jednej strony Fenda z tym dużym pługiem, a z drugiej John Deere z Lemkenem. No i zrobili chłopaki chwilę. Ile na pracownika? Może 2003 wydałem i więc... Więc jako tako w sumie spoko poszło jak dla mnie. Mariusz, mów jakbyś potrzebował przyczepę. A ja mam przyczepę postawioną tutaj. Wziąłem sobie tą Brandnera. Czy jakkolwiek, cokolwiek ona się nazywa. Ej, czaisz, że obgryzą tę skórkę na warce? No czaję. I? I taka kulka mi wyszła. A ja obgryzłem zawsze wargi, albo miałem kąciki 8 słuchaj, takie, że normalnie miałem strupy, takie zaś się jakby na sobie nakładały, nie? Takie aż wysokie się robiły. A najgorsze jest i tak, jak sobie obgryzłem zawsze wargi i potem zjesz coś słonego. Najgorzej, nie? Dosłownie. Najgorzej jakbyś się... przygotował chipsy solone. O nie, na obgryzione fargi, o nie.
Najgorzej! No chyba gorzej nie da się trafić, tak szczerze mówiąc. Tak szczerze, ale to jest i tak... To jest tak, że obkryjesz te wargi, ale i tak ze chciwości coś zjesz takiego słodkiego, bo... Znaczy nie słodkiego, tylko słonego, bo chcesz po prostu. No i potem się to tak kończy, że no... Ty! Mordo, nie żeby coś, ale tak mniej więcej połowę skosi mamy 5 ton już. Nawet nie wiem, czy połowę. Tak szczerze, to ja jestem nawet dość zadowolony z tego. Tak szczerze, to im więcej, tym lepiej. No tak, najwięcej tym lepiej, ale popatrz, pełny, że tak powiem, zbiornik ukór to jest chyba coś około 10 tysięcy litrów, więc tak szczerze mówiąc... No to biorąc tutaj pod uwagę to, że będzie powiedzmy te... Nawet może 12 się trafi. Czy może nawet te 10, no to jest według mnie zarąbisty wynik. Tak szczerze. I dla mnie... Ale idealnie. Idealnie mam laga. A co się stanęło? Zatrzymałem ładowarką i zlagował grę. Opuściło mnie. No. I na maksa. Akurat przed paletami. Czy wiesz, jakbym jechał, to mnie... Przed paletą. Przed paletą, jak w GTA. Przed paletą. Ty! Wczoraj byłem taki zmęczony, że skończyłem live'a chyba z pół godziny wcześniej, ale położyłem się do łóżka od razu, nie? Mhm. I normalnie jak siedzę tam powiedzmy do wpół do drugiej, czy może nawet do drugiej, to czuję, że wczoraj zasnąłem jakoś za 15, chyba 12? No to ładnie. Przebudziłem się jeszcze, nie? Oczywiście. No i pogasiłem sobie wszystko w pokoju, położyłem już się spać, to no bo nie wiem, akurat poszedłem spać za 10 pierwsza chyba, jakoś tak. Ale sam fakt, że po prostu zasnąłem, to już dla mnie był szok, ale nie mogę mu siedzieć przy kąpie, już byłem tak zmęczony. Kiedy najgorsze jest tak, jak... Co? Po południu się położyłem spać, bo się... byłem zmęczony w pół dzisiaj. Mhm. I położyłem się spać. Się budzę. Spałem z otwartą mordą, nie wiem. Pierwszy raz w życiu chyba spałem z otwartą mordą. Najgorzej, miałeś ślinę? Ta. O, najgorzej! Nie, nienawidzę tego. To jest okropne. Jak taki bulldog. Uj. Sakra, nie. Bo ale pierwszy nie tak polecam. Serio? No. Tak mam regularnie. Jak jeżeli zasnę tak sam z siebie. Ale najgorsze co jest i tak, według mnie, to potem jak zaśniesz i śpisz, czy tam drzemasz i się przebudzisz, masz taki posmak w ustach czegoś. Taki kapecz w papie. Jak dosłownie kapeć. Nie próbowałem kapcia, ale taki jakby lekko kwaśny dla mnie on jest. To się może każdy ma inny, nie wiem. Dla mnie taki lekko kwaskowaty jakby jest. Ale ciężko mi stwierdzić. Ty! Na Sorgo sypie się ta, czy nie? Czekaj, tu jest... Ile tu jest nawiezienia? Zero, czyli Sorga się w takim razie nie sypie słoma. Znaczy ta sieczka, okej. Okay. Czyli tutaj i tak da nawozić. A rzepak się nasiedził? Tak, rzepak jest cały skoszony. Mamy 8,5 tysiąca litrów i no dość jeszcze trochę jest tego, tak szczerze mówiąc. Więc tak szczerze mówiąc, jestem tak no dość w szoku. To aż tyle. Nam tego może wyjść. Już mamy dopełną kur. W zasadzie... Jak dla mnie, OP. Czyli jednak, dobrym wyborem było to jedno pole tego Sorga. Tak szczerze. Mógłby na to nie patrzeć. Rimy w snacks. Dobra. Rozsypemy to. O, gitara. Gitara. Łe! Dobra, Johnny dostał. Dostał. Ale to nie szkodzi. Mam pomysł na zdjęcie, tylko nie wiem, czy mi się uda to zrobić. Jak pracownik będzie dobrze kościł, to mi się uda. Ale zobaczymy. Chodź sobie, byku. Ale naprawdę, jak będziemy mieć wide-locka, to woda się tak cieszył. Wide-lock jest ogólnie na takie właśnie małe gospodarcze, coś OP, według mnie. Tu, żeby tutaj pomiędzy paletami sobie bez problemu przejedzie. No, fajnie. Właśnie o to chodzi. To też będę w sensie, bardziej mi chodzi o te jajka, bo mnie to... Jaj? Aha, no, w sumie jo, jajka też. No dawaj, mordo, opuszczaj to i kość, bo chcę, żeby było ładnie widać, jak leci ten słoma. Co w zasadzie to nie słoma, tylko sieczka.
O, no dobra. O, siemanko. Cześć, Citerek, cześć. Dzisiaj takie... Dzisiaj takie... Z takim gamoniem ładowałem części, w sensie... On przekład... Mi się namadował części, on przekładał pasy, a ja zapinałem, nie? I on do mnie, to kto naczepę, ja czy ty? Mówię, idź ty, bo ja nie wiem jak przekładać. Po pierwsze nie wiem jak przekładać, a po drugie co ja będę po naczepie skakał. To jeszcze prawda. Nie ma co się męczyć, tak szczerze mówiąc. A tak to mi poda klamerkę. Ja sobie tylko zrobię tryt, tryt, tryt i już. Chłopcy ci klamerki podaje. To ty pranie wieszasz, czy zapinasz pasy? Ładnie. Chłop tam chyba pranie wiesza. Na naczepie, na przyczepie. Ładnie. Za dużo jeździmy, za dużo jeżdżę ten w FS-ie z dolką. Bo już mówię na naczepie, na przyczepa. Tam u nas? U nas dobrze, a tu u ciebie, Kiszak. Puma naprawił Fiestę, tyle dobrze. A sam robiłeś, czy z tatą, czy na praktykach? Znam. W sensie przyjechałem, wymieniłem wycieraczki. Jeszcze sobie maskę porysowałem, bo kurwa zapomniałem, że się za wysoko jak podnoszę, to mogę sobie maskę przerysować, nie? Wycieraczkami. Zagamuń. Lakierem bezbarwnym sobie weź ten kapnik, no właśnie... żeby tylko cię do rdzenia ten. Tylko bezbarwnym. A mogę różowym? O! O! Ty, w sumie dobry pomysł, co ja można zrobić? Dobrze, jutro matma. Do powodzenia na matmę, mój ulubiony przedmiot. Jutro środa, dzień luda. Więc jak gołda. To jest pełni chyba. Nie, no nie. No to podejrzewasz. Nie masz psychy podejść, być jak gołda i zbyle. Nie mam psychy tego zrobić. Za bardzo szanuję wszystkich mnie w klasie. To bo jakoś mi się ten dzień nie układa, a co u ciebie? Ej, dlaczego ci ten nie układa ten dzień? 36% z matmy? No to chyba będziesz miał... Przebane, jak się matka dowie. A z egzaminu? Chyba z egzaminu. No egzamin to chyba tylko w procentach. Nie wyspałem się, ale no co mnie próbuje spać? Próbnie. Ona wie? Ooooo! Jeszcze żyjesz? To dziwne. Ale w sumie dobrze. Ja się cieszę. Ty, ale dzisiaj, nie? No. Siedziałem obok twojej ulubionej koleżanki. I co? A co prawda do niczego nie doszło, ale była fajna atmosfera nawet. A w twojej głowie doszło. Najważniejsze. Nie, w mojej głowie tylko była jedna myśl. Jak to kurwa zrobić, żebyś jeszcze ty skorzystał? Ale nie dało się. Przywieź ją do Polski. O Boże, do bagażu. Do bagaja. A jak będzie? Jak będzie ten duży fan chodził z rozrzutnikiem? No tak trzeba rozwalić pewnie i tak. Pewnie dobrze. Znaczy teoretycznie nie jest trzeba, bo teoretycznie jest 50% nawiezienia. Jest? No tak, bo teraz jak graliśmy tego moda, to na polu ty pewnie nie widzisz, ale jest normalnie tekstura sieczki po takiej powalonej i ona normalnie nawozi pole. Na sorgo tylko trzeba walnąć ten nawóz, bo po sorgu nie zostaje nic. Ty, a jak wałowałeś? Czy nie wałowałeś? Sorga? No. Sorga nie. Jeszcze kamienie są. Bo tak myślę, nie? Ile się jedzie z gąboszem? 12 chyba. A cio? Kocznie uznał egzamin ósmej klasy 24% na koniec. Ja nie wiem jakie tam są normalne, że tak powiem, nie? Więc... No, trzeba by średnio mieć, żeby zdać. A! O! A wiecie co, jest u mnie bekowe? U mnie nawet jak czegoś nie zdasz, to i tak idziesz na następnej klasy, to jest pompa. Ale nie, bo to nie jest tak, że nie zdajesz, tylko tak jakby punktów dostajesz mniej do nowej szkoły. Ile punkcia? 30 niby. Nawet mniej, o Boże, nie będziesz miał mniej. Dajcie, i co z tym gąboszem? Nie, bo chciałem, będę robić z gąboszem, bo ma więcej metrów. Ma 8, a ten ma 5. Bo aha, nie, bez sensu to jest, mówisz mi. Bez sensu to jest. Jedyne pole, które będzie będą zgłębosować, to jak tutaj pozbieram kamienie, czy jak się pierwsze je za... Ty, weź garanta i chodź tutaj ten posorgu zrobisz, to? No to wezmę tego dużego fana, co? Bo weźmy tego dużego, nie ma znaczenia, tylko chodź, żeby, wiesz, żeby z kutrem od razu przelecieć. Tak w sumie.
Bo ja to i tak muszę powiększyć, a jak przeleci z kultrem, to się nawiezie przynajmniej. Będziemy na potem od razu wyzbierać kamienie najwyżej. Ale jest grzmot. Sfinda? No, śledzwa na mostku mieści. Z tymi oponami fajnie wygląda jak dla mnie. A z środka jest taki. Dobranoc, Kiszek. Kier, Dari, Ciebie nie ma znacznej ilości punktów, żeby zdać? A to fajne. Jak nie ma? Dzisiaj ze szkoły wyniósł 9 markerów. Walony. Chłop to zrobił. Popatrz. Szalony! Jak tam to zrobił? Mordobeczka mam teraz mało. Chcesz tego większego garanta jamnika? Czemu tak wolno? Albo trzeba podnieść ten z tyłu. Bo tak, weź opuść jeszcze to. Włącz, żeby się ten. Dała gnojówka na drogę. O, dobrze mówisz, bo nie zatankowałem. Pusty jest? No. To weź zobacz, czy nie ma u krów. U krów jest... Full jest gnojówki, no to weź od krów.